Magdalena Majer oczarowała mnie swoją trylogią wojenną Obcy powie wiatru, a dzisiaj w moich rękach jej najnowsza powieść obyczajowa. Ale czy na pewno obyczajowa? Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny styczniowy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Prawda przychodzi nieproszona Magdaleny Majer od wydawnictwa Pascal. To pierwszy tom nowej serii Osiedle Pogodne tej autorki. Osiedle Pogodne, brzmi to słonecznie, brzmi to bardzo obyczajowo, brzmi to niemal sielankowo, prawda? Ale nie dajcie się zwieść pozorom. Wiecie dlaczego? Dlatego, że przed wami opowieść o rodzinnych tajemnicach, o traumach dzieciństwa i o zbrodni. Absolutnie zaskakujące, dlatego że Magdalena Majer uderza w czytelnika absolutnie z przyczajki, także on w ogóle nie spodziewał się tego, co napotka w tej powieści. Na luksusowym osiedlu Pogodnym w Bielsku, w pięknym, równie luksusowym domu, mieszka Magdalena i jej mąż Michał. On teraz, kiedy ma już wszystko, ma piękną żonę, ma wymarzony dom, pragnie dziecka, pragnie rodziny. A ona? Ona unika tematu jak ognia. Co więcej, powraca cały czas myślami do czasów swojego dzieciństwa. Bo w życiu Magdaleny przytrafiło się kiedyś coś takiego, co sprawiło, że całe jej dorosłe życie posypało się w gruzy i ona sama jest teraz w rozsypce. Dostaje ataków paniki, nie radzi sobie ze sobą i wreszcie przychodzi ten moment, kiedy zdaje sobie sprawę, że jedyne co jej zostało, to faktycznie skonfrontować się ze swoją przeszłością. Jakie wspomnienia kryją się w zakamarkach jej pamięci? O czym Magdalena próbuje zapomnieć? Nie mogę, słuchajcie, uwierzyć, jak niektóre opowieści potrafią zaskoczyć. Tak jak właśnie zaskoczyła mnie Prawda przychodzi nieproszona, no zaskoczyła mnie absolutnie z przyczajki, tak jak wam powiedziałam. Spodziewałam się leciuchnej, wręcz przyjemnej, ciepłej opowieści obyczajowej, a w zamian dostałam naprawdę mroczną historię choroby kobiety, która walczy ze swoją traumą, i o sekretach, które muszą wreszcie wyjść na jaw. Najlepsze jest tutaj to, że Magdalena Majer przyciąga uwagę czytelnika od pierwszych zdań, od pierwszych akapitów. Ta pisarka ma taką niesamowitą umiejętność łapania czytelnika w sieć swojej opowieści. Także czytelnik czuje się nieco jak ten Frodo w kokonie we Władcy Pierścieni, nie wiem czy pamiętacie, obezwładniony całą historią. Od razu czujemy się wplątani w życie Magdaleny i Pawła. Czujemy się konfrontowani z ich związkiem, który powoli, no tak jakby się rozpadał, gdzieś się rozmijał. Zaczynamy odkrywać też powoli wszystkie tajemnice, które nosi w sercu nasza bohaterka. A powiem wam, że autorka dba o to, by zdradza ci jedynie kropla po kropli, sączyć je pomalutku małymi dawkami, żeby nam się nie znudziło. Jest lekko, ale jest fascynująco i jest mrocznie i tylko tyle wam mogę tutaj zdradzić. Zapraszam was na Osiedle Pogodne, które wcale takie pogodne nie jest. Poznajcie pierwszy tom, czyli Prawda przychodzi nieproszona. A ja teraz wam na dokładkę dorzucę trzy inne opowieści o tajemnicach. Fatum i Furia, Lauren Groff. Niby jest to taka zwyczajna historia małżeńska. Niby białe kłamstwa, jakieś tam tajemnice, no ale nie do końca. Dlatego, że to jest, słuchajcie, taka proza, która jest niemal wybitna, działająca na wszystkie zmysły. To jest taka historia, która wgryza się w czytelnika. Sami zresztą zobaczcie, poznajcie Fatum i Furię. Opowieścią o tajemnicach są również Wielkie Kłamstewka Lian Moriarty. Mamy tutaj niewielką społeczność na przedmieściach Sydney. Mamy tutaj przyjaciółki, mamy ich rodzinne sekrety, ich tajemnice, to co dzieje się za drzwiami sypialni i mamy również zbrodnie. Całość jest okraszona fenomenalnym czarnym humorem i być może znacie Wielkie Kłamstewka z serialu, który również jest doskonały, ale jednak książka moim zdaniem ma ten taki pieprzyk, którego serialowi zabrakło. I małe ogniska Celeste G. Mamy tutaj małą, niemal zamkniętą społeczność przedmieść i dwie intruski, które w tę społeczność próbują się wpasować, a w zasadzie, które nieźle od niej odstają. To piękna opowieść o macierzyńskiej miłości, o macierzyństwie jako takim, o dojrzewaniu i o stawaniu się kobietą. O wszystkich tych trzech tytułach opowiadałam tutaj na kanale, pisałam na blogu Wielkiego Buka, więc szukajcie i czytajcie.
A ja, kochani, razem z wydawnictwem Pascal zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz, prawda, przychodzi nieproszona do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi: jaka książka w ostatnim czasie zaskoczyła Was najbardziej? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 15 lutego, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Ten moment, kiedy spodziewasz się leciuchnej obyczajówki, a dostajesz bardzo mocną opowieść z sekretami i tajemnicami, która wcale taka leciuchna nie jest. Magdalena Majcher znowu mnie zaskoczyła, no i znowu mnie w pewien sposób uwiodła. Po więcej zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, no a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na szczyptę kryminału, czyli na czeskie krymi. Sprawdźcie zresztą sami. No a jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Wielki Buk to kanał książkowy, to kanał literacki. Jeśli Wam się spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!